Piętrzą się problemy związane z dotacjami dla szpitali Małopolski Zachodniej, a chodzi o niebagatelną kwotę 30 milionów euro. W związku z zaistniałą sytuacją w starostwie powiatowym w Oświęcimiu odbyło się spotkanie dyrektorów szpitali i starostów powiatów oświęcimskiego, wadowickiego, olkuskiego oraz chrzanowskiego. Przyjęliśmy formułę podziału środków wypracowaną pod koniec poprzedniej kadencji, ale problemów nie brakuje. Dalej oddala nam się do niebotycznych granic możliwość sięgnięcia po te środki i sami nie wiemy kiedy, a teraz jeszcze mamy wątpliwość, czy też ta kwota 30 milionów euro, która ma być przyznana na stricte szpitale powiatowe w Małopolsce Zachodniej, będzie dotrzymana. Tego dalej nie wiemy. Te problemy, o których żeśmy mówili, które de facto powodują, że możemy na przykład nawet tych środków nie otrzymać, które są, bo będziemy startować w konkursie z innymi podmiotami, no to jest problem dla naszych szpitali. Liczymy na współpracę i na presję starostów wszystkich w ramach konwentu, tak żeby zarząd województwa zmienił te zasady, ponieważ one są w trakcie w tej chwili konsultacji i uzgodnień końcowych. Będziemy się starać takie rozwiązania wypracować, żeby uzyskać efekt synergii, czyli połączona siła tych czterech powiatów sprawi, że wszyscy na tym zyskamy. Te pieniądze, o których mówiliśmy dzisiaj, no to są powiedzmy wirtualne, wszystko zależy od tego, jak zostanie ostatecznie te ramy aplikowania o te środki, jak zostaną ułożone. Wszystko od tego będzie zależało, ile globalnie, o jaką kwotę będziemy mogli się starać. W trakcie spotkania padła również propozycja zwołania konwentu wszystkich włodarzy powiatów województwa małopolskiego. Jako gospodarz dzisiejszego spotkania zostałem upoważniony przez trzech pozostałych starostów do poproszenia pana przewodniczącego konwentu starostów, starosta krakowskiego, pana Krzyworzekę, o zwołanie natychmiastowego konwentu w przyszłym tygodniu celem omówienia tych wątpliwości dotyczących sposobu podziału środków na szpitale powiatowe. Nie da się ukryć, że środki z Regionalnego Programu Operacyjnego mogłyby w znaczny sposób poprawić warunki w szpitalach powiatowych. Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ma już plany na wykorzystanie dotacji, o ile uda się ją pozyskać. Mamy dwa najważniejsze zadania. Pierwsze zadanie to jest modernizacja całego traktu porodowego, oddziału noworodkowego i ginekologii i drugi to jest modernizacja całej psychiatrii. To są dwa kluczowe zadania. Również jeżeli chodzi, chcielibyśmy zakupić dodatkowo sprzęt w zakresie diagnostyki onkologicznej. Już niebawem odbędą się kolejne spotkania starostów, w trakcie których toczyć się będą debaty na temat stanu i remontów dróg czy wspólnego zakupu energii elektrycznej.